sytuacje, w różne popisy Janusza Kasperka przed wielu laty gdzieś w głowie zakodował sobie mocno: ja też chcę latać, ja też chcę być takim artystą przestrzeni, ja też chcę tańczyć niemal jak najlepszy tancerz na parkiecie. I powoli, powoli to marzenie jego się spełniało. Mieszkał w Anglii, pracował w Anglii, jest obecnie pilotem jednej z ważnych, dużych linii lotniczych, a teraz popatrzcie, aż chce się z nim tańczyć, walca, a może tango, a może i rock'n'rolla wywijające takie ewolucje, a może to i twist. Niech państwo nie odrywają oczu od tego, co wyczynia tutaj nad wami Łukasz Czepiela. Wojtku, jakim samolotem Łukasz Powiem samolotem właśnie do akrobacji lotniczej, bardzo popularnym. Teraz może, bo nagrywam. Extra 300, to jest samolot wyposażony w silnik trzystokowy, który jest specjalnie skonstruowany po to, aby można było w nim wykonywać takie ewolucje, jakie w tym momencie możecie państwo obserwować. To jest już najwyższa klasa pilotażu. Tutaj już naprawdę ten poziom jest mistrzowski. To, co człowiek musi przeżyć, to, co człowiek musi kontrolować podczas tego typu lotów, to ja uważam, że to jest w ogóle kwintesencja takiego połączenia człowieka z maszyną. Oni tworzą jeden organizm. Ten samolot z pilotem w środku jest absolutną całością. To skupienie, które tam występuje, ten podział uwagi, on mówi tak, musi pilnować prędkości, musi pilnować wysokości, musi w każdym momencie wiedzieć, w jakim jest położeniu. Musi tymi sterami tak operować, żeby takie ewolucje być w stanie wykonać. Teraz wydaje się, że ten samolot wręcz spada, to tak jakby był już końcowy element. Natomiast nie jest to spadanie niekontrolowane, tak? Samoloty mają tą możliwość, szczególnie akrobacyjne, że są w stanie lecieć w poziomie, ale jak państwo widzicie, są w stanie również wykonywać niesamowite ewolucje. Przewrot w przód, przewrot w tył, tak można by opisać tę figurę akrobatyczną, którą wykonał. No to są figury autorotacyjne, są figury dynamiczne, są to wszystko wymaga od pilota tak doskonałego operowania przyrządami sterowniczymi. Jest drążek sterowy. Ten drążek sterowy odpowiada za wychylenie lotek na skrzydła, dzięki czemu samolot może wzdłuż swojej podłużnej osi właśnie przechylać się, tak? Wykonywać te beczki. Natomiast drążek w momencie, kiedy zostanie pociągnięty do siebie, czy też odetchnięty, wówczas powoduje ruch steru wysokości, co w tym momencie Łukasz ciągnie teraz sterem w prawo, w lewo, pomachał państwu pięknie skrzydłami. Może powiedzmy jeszcze, że Łukasz jest również inżynierem lotnictwa, jest członkiem